Kochani moi subskrybenci, mam dla Was dzisiaj bardzo ważne przesłanie. Przez ostatnie 3,5 roku, praktycznie non-stop, siedziałem na tyłku, rozmawiając z tysiącami osób na temat zdrowia. Te rozmowy wypełniały mi praktycznie cały Boży Dzień. Uniemożliwiając normalny ruch który, jak doskonale wiemy, jest źródłem zdrowia. To paradoks, ale szef, naturoterapeuta, dzisiaj bez butów chodzi. Od stycznia 2020 roku, w wolnych od rozmawiania przez telefon, w chwilach pisałem piosenki i antykowidiańskie przesłania, które spowodowały, że prawda w nich zawarta podrażniła algorytmy sztucznej inteligencji YouTube'a. Wykasowały mi one kilkanaście filmów, tych najważniejszych, których treść otwierała moim rodakom szeroko oczy naprawdę. Cenzorzy YouTube'a postraszyli mnie wielokrotnie zamknięciem kanału, więc przeniosłem się na Rumble, ale tam udostępniam swoje filmy już dużo rzadziej. Zdecydowałem, że czas na zmianę, że trzeba zabrać się za siebie, bo przy takim trybie życia za parę lat nie poznacie mnie. Stanę się po prostu starym, zmęczonym człowiekiem, który już praktycznie nic nie może. Dostęp do najlepszych suplementów diety na świecie, który dzisiaj posiadam, również nic nie pomoże, ponieważ są one w stanie tylko częściowo zastąpić. Najważniejszy suplement naszego życia, czyli ruch, aktywność fizyczną. Piszę to i mówię do Was, abyście również uczciwie zastanowili się, ile czasu dziennie przeznaczacie na spacery, na gimnastykę, na sen, ile pijecie wody i jakiej jakości jest ta woda, oraz jak radzicie sobie w naszych ciekawych czasach ze wszechobecnym stresem. To wszystko i jeszcze kilka innych aktywności, w tym rodzaj i sposób naszego odżywiania, składają się na nasze zdrowie. Szczególnie wtedy, kiedy zbliżamy się do 54 roku życia, czyli najczęściej statystycznie wyczerpaliśmy już naturalne możliwości, Organizmu do samonaprawy, do namnażania odpowiedniej ilości komórek macierzystych. Dodam, że i u mnie, kiedy rozpoczął się 54 rok życia, 10 lat temu, zaczęły się pewne problemy zdrowotne. U niektórych osób ten ważny, przełomowy moment pojawia się wcześniej, u niektórych parę lat później, ale pojawia się on zawsze, bo tak jesteśmy skonstruowani, zbudowani, stworzeni. Tak są zaprogramowane nasze organizmy. Trzeba zatem o nie dobrze zadbać. I im wcześniej to zrobimy, tym dla naszego zdrowia, długości naszego życia i jego jakości, lepiej. Od dzisiaj, czyli od godziny 7, 11 października 2023 roku, zacznę Wam oprócz przesłań związanych z poezją i muzyką i zdrowiem przekazywać również wieści, jak idzie mi odmładzanie i rewitalizacja organizmu, podając sposoby radzenia sobie ze starością, najwyższy już czas zacząć działać i pokazywać efekty tego działania na sobie. Powyższe słowa są moim swoistym zobowiązaniem względem siebie, jednak upublicznione mają tym większą moc, Kreowania zdrowej rzeczywistości bez stosowania taryfy ulgowej. Czas pokaże, jak będzie z realizacją tego bardzo ważnego zobowiązania do koncentracji się na celu, którym jest zdrowie. Tak więc zdrawiam Was, kochani słonecznie, Wedamir.